Tczew jest moim miastem, tam się urodziłam, mieszkam, pracuję. Po 20 lat społecznie działam w Solidarności. I to, co tutaj zostało dzisiaj powiedziane, że Gdańsk, miasto, Wybrzeże, Pomorze Dramatyczne, Platformy, to ja myślę, że wcześniej to był teren Solidarności. Po prostu ten magnetycznik Solidarności, dlatego program polski Solidarny jest mi tak bardzo bliski. Tczew jest 60 ponad tysięcznym miastem, które blisko jest Gdańska, 30 niecałe kilometrów. I z jednej strony to plus, ale z drugiej też minus. Mamy hasło promocyjne, które zastanawiam się, czy to w ogóle jest promocja. Z Tczewa wszędzie blisko. A ja sobie myślę, że skoro z Tczewa wszędzie blisko, to tylko tak jak w czasach PRL-u mówiło się o nas, że jesteśmy zapleczem Trójmiasta, sypialni Gdańska. Myślę, że to jest tamte hasło. Warto znaleźć w Tczewie właśnie taką specyfikę, element, który będzie nas wyróżniał. Nie będziemy konkurować z Trójmiastem, myślę, bo nie mamy na to specjalnie szans, ale chcielibyśmy się czymś wyróżnić. I po 16 latach będzie zmiana prezydenta w Tczewie, bo to przez 16 lat była tutaj jedna i ta sama osoba. I dzisiaj myślę, że warto zwrócić uwagę na inne spojrzenie. Ja chciałabym mieszkańcom zaproponować inne spojrzenie na nasze miasto. Bardziej człowiek, mieszkańcy, jego sprawy, cała sfera społeczna. I w związku z tym będę chciała, abyśmy spojrzeli na nasze miasto jako 750-letnia historia za nami, położenie nad Wisłą, może jeszcze inne wydarzenia kulturalne, które dziś miały miejsce, a zostały troszeczkę zmarginalizowane, na przykład Festiwal Zdarzenia Międzynarodowe. Bliskość Trójmiasta to również dla nas szansa, żebyśmy bardziej zdecydowanie weszli, żebyśmy podeszli do problemu włączenia się do metropolii. Kolej metropolitarna, szybka kolej miejska między Wejherowem a Tczewem, to nie tylko, że nam będzie z Tczewa blisko, ale również inwestorom i innym, gdzie będą być może łatwiejsze warunki do działania, też im będzie bliżej właśnie do Tczewa. Chciałabym postawić na zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej. Wszystkich nas martwi bardzo niski procent zaangażowania obywateli, niski udział w wyborach lokalnych, już najniższa frekwencja jest właśnie w wyborach samorządowych. Ja się zastanawiam pewnie wiele tankingów również, dlaczego tak się dzieje. I myślę, że mieszkańcy nie mają do końca przekonania, że wiele rzeczy zależy naprawdę od nich. Chciałabym tutaj postawić na dużą współpracę z organizacjami samorządowymi. Pragnęłabym powołać pełnomocnika w Urzędzie Miasta do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz powołać dwie rady konsultacyjne przy prezydencie. To miałaby być Społeczna Rada Konsultacyjna i Gospodarcza Rada Konsultacyjna, która mogłaby w ten sposób promować pewne rozwiązania na szczeblu gminnym. W programie, który tutaj też był prezentowany, dużo mówi się o tym, żeby skupiać obywateli wokół jakichś celów lub grupy celów, żebyśmy się skonsolidowali, samorządowcy, radni, prezydent, z grupą aktywnych mieszkańców wspólnie realizowali konkretne zadania. Może to też jest pomysł na to, aby włączyć szerszą grupę do działania. Priorytety to sprawy społeczne w moim programie i chciałabym tutaj Państwu powiedzieć, że Tczew 60-tysięczne miasto nie ma w ogóle żłobka. Brakuje ciągle miejsc w przedszkolach, są dwie duże dzielnice miasta, gdzie w ogóle nie ma szkoły podstawowej. To są rzeczy, na które warto postawić, które warto zmienić. I oczywiście to, co tutaj było wcześniej już powiedziane, kandydat na prezydenta Słupska mówił o tym wyraźnie, a mianowicie problemy komunikacyjne. Jak większość miast, Tczew jest po prostu, przepraszam za kolokwializm, zakorkowany. Nie ma możliwości bezpiecznego poruszania się z jednego krańca miasta na drugi. W tej chwili jest w remoncie najbardziej taki, powiedziałabym, neurologiczny punkt, wiadukt. Dlatego potrzebny jest nowy wiadukt. Tutaj mieszkańcy Tczewa będą wiedzieć, to